No dobra, zajmiemy się teraz dętkami w kołach. Tutaj w tym jednym jest ok, więc tutaj nie będziemy grzebać, ale tamte resztę trzy pasuje zrobić. I zaczniemy od tego koła, bo to już jest praktycznie samo się od siebie ściągło. Podniosę sobie tego kłada, położę na akumulatorze starym, tak żeby bokiem fajnie stał. Będzie problem. Będzie problem. Strasznie siedzi ta dętka. Jasny pieram. Za płytki raz. No to pole. No nie ma, no tu jest na zero. Jak to ktoś kurwa założył na tą pierdzieloną oponę? No kurwa, no patrzcie. Nie pójdzie. Nie dziwi się, że kurwa cały rand jest skrzywiony, jak ktoś kurwa miał problem z założeniem tego. No felga się wykrzywia. O, ktoś tu kurwa zakładał tak, że pokrzywił całą felgę. Z drugiej strony to samo jest. Pierwszy raz w życiu się kurwa z czymś takim spotykam. Jak mówiłem, założyć kurwa nie jest problem. Problemem jest ściągnąć to dziadostwo. Istne pobojowisko. Wczoraj mi kurde... Wczoraj. No bateria mi padła, no i niestety no nie zdążyłem wszystkiego nagrać, ale o, wkurzałem się i tu ostro. Przekleństw mi brakło. Nie wiem jak zmontuję ten filmik, ile będzie słychać. Ale dosłownie mi przekleństw brakło. Tak kurde te opony na rantach siedziały. Założyć jest żaden problem, ale żeby potem to ściągnąć, istna masakra. Powiem wam, że ściągałem dużo opon do kładów, zakładałem i nigdy nie było takiego problemu jak tu. Tu był problem taki, że powiem wam szczerze, że normalnie aż mi ciśnienie podniosło. Tak, mogę tylko powiedzieć. No jak widzicie, pozakładałem. Zrobił mi się tutaj burdel straszny. Syf, ale to będę ogarniał jak skończę kłada dopiero, więc musicie mi wybaczyć. No. Nie jestem jakimś tam pedancikiem, żeby co chwilę sprzątać, bo to by się mija z celem. Roboty niepotrzebnie sobie dokładać. Ja nie z takich ludzi. Cóż, zajmiemy się teraz instalacją. Mam nadzieję, bo tutaj znalazłem jeden kabel luźny
Prawdopodobnie to była masa. Zaraz zobaczymy, czy będzie, pokaże się iskra. Czy będzie to działać, czy nie będzie to działać. Mam nadzieję, że będzie. I tyle, no. A tak to przepatrzyłem wszystko. No, wygląda to tak nie ładnie, ale znośnie. Tak mogę powiedzieć. Znośnie to wygląda. Ale czy to odpoli, czy nie odpoli, zaraz się przekonamy. Wiecie co? Będzie problem. I to poważny problem. Nie kręci rozrusznik. Iskra może będzie na popych, ale rozrusznik w ogóle nie działa. Nie zakręci nawet. Nie mam siły już. No, trzeba będzie chyba całą instalację od nowa robić. Na to wychodzi. Niestety. Niestety trzeba będzie zrobić całą instalację. Bo tak to dupa. Dobra, trzeba ją odciąć teraz. Odciąć. I patrzymy, co to jest grane, bo to szkoda czasu mojego. Szkoda mojego czasu cennego. Puszczone jest tak, że jasny pierdol. Jak ja teraz to mam? Ojeju. Nienawidzę takiej roboty. Jak wam szczerze powiem. Już widzę problem kolejny. Rąbany, jasny pierdol. Ktoś tu tyle izolacji nawalił, że szkoda gadać. O. Wszędzie izolacja. Jakby kurde, ktoś nie wymyślił izolacji i trytek, to nie wiem, jakby sobie połowę mechaników w Polsce poradziło. Patrzmy, jak to jest tu skonstruowane wszystko. Jak to tu wszystko jest porobione. Istny kurde, istna plątanina kabli. Co to jest? To jest do tego. To jest tu. To na razie można było odpiąć. Ten kabel trzeba było wymienić. Trzeba było tu bezpiecznik wrzucić. Jakiś. Bo to tak nie może być. No nie może tak być. Jasny gwint. Jak się komuś w ogóle chciało. To na razie rozepniemy. No nie wiem. Powiem wam, że ja nie jestem zadowolony. Niby nie wygląda to na pierwszy rzut oka skomplikowanie, ale jak widzę tutaj pełno izolacji wszędzie, no pełno izolacji, wszędzie izolacja, to nie wiem, co tam pod spodem się kryje. O, tutaj już w regulatorze napięcia nawalone jest tam kleju na gorąco. Tutaj też jest kleju na gorąco. Ojej. Jak ja teraz dojdę, co jest co? Trzeba to będzie wszystko rozklejać, no. Trzeba to wszystko rozkleić i zobaczyć, czy gdzieś to cokolwiek było tu łączone. Nie mam peszli, kurde, nie przywiozłem sobie z roboty peszli. Żadnych. Tak, gdyby to w peszlach puścił. Po tym kable. Takich, jakby to wam wytłumaczyć, bo ktoś może nie wiedział, o co chodzi. To są takie plastikowe oprawki na kable. Coś podobnego jak te nakładki na szprychy. Coś w podobnym stylu. Jak nakładki na szprychy. Trzeba to będzie pociąć i skracać to wszystko, bo to nie ma sensu. Tyle kabli. Ojej. Izolacji nawalony. Jasny. Przepieron jakiś. Izolacja na izolację. Ojej. To jest ze 3 rolki izolacji poszły na tą instalację. Na wiele ze 3 rolki. A tu już sztukowane, widzę pełno kabli. Trzeba będzie zobaczyć, jak to jest posztukowane. Ewentualnie poskracać, żeby nie było tyle sztukowań. Ojej. Ojej. Co? Co to jest? Istny Armagedon. Ojej, tu jeszcze, jeju. Istny Armagedon. Z kablami. Ja tego dzisiaj nie zrobię, jak tak będzie dalej. No nie ma szans. Same odcinek. Nie, to trzeba będzie robić od nowa.
To nie ma sensu. To nie ma sensu ta instalacja. A, tu już kabel ukruszony. Masa jest stopiona, bo ktoś chyba masę pod chyba taki cienki kabel podpiął do odpalania na rozrusznik. Coś mi się tak wydaje. Tak to stopione wszystko. Dobrze, żebym to rozwinął, bo to troszeczkę wilgoci by trzeba było i zaraz byłby problem z instalacją. A to co to jest? Popiero na ktoś te kable od cewki tak to opowił. To jest wszystko do tego, do cięcia, do wywalenia ta instalacja. No i robota kolejna dołożona, bo myślałem, że przynajmniej coś z tego będzie, a tu potopione te wszystkie kable, tutaj stopione. Nie ma, jedynie kostki z kawałkiem tutaj kabla wykorzystamy. Tu się utnie kawałek kabla, tu się utnie kawałek kabla. To się jakoś posztukuje, zrobi się taką króciutką instalację. Z tego jest dość sporo od kierownicy, więc puścimy od kierownicy i zobaczymy, może się uda tu gdzieś na tyle całą instalację, tak na super krótko zmontować w jednym miejscu, żeby była. Tak wam powiem. Tak spróbujemy zrobić, więc będzie chwilę cięcia. Ja spróbuję tutaj skompletować. O, tu jeszcze izolacja. Wszędzie izolacja jest. Już izolacja. Wszędzie izolacja. No dobra, no będziemy. Ja tu skompletuję sobie części instalacji, bo tam ma pudełko co z takimi instalacjami z motorów, z tego wszystkiego, więc jakieś kosteczki, jakieś kawałki kabli, takie rzeczy sobie pokompletuję tutaj i spróbujemy tutaj coś zmaścić. Więc chwila przerwy. No dobra. Teraz będzie czas zacząć to ciąć i tą instalację, poucinać kable. Pasuje to uciąć z głową. Tak, żeby jak najmniej roboty było. Mianowicie w moim przypadku tutaj widzę, że kable są ładne, które wychodzą z silnika. Z silnika wychodzą i od razu do modułu. To już sobie tutaj patrzę, które te kable są tak w miarę. Tak wam powiem. Ten czerwony do akumulatora. Tutaj wchodzi, to utniemy jak najdalej się da do wiązki. Tu jest masa, tu masa jest zniszczona, jest potopiona już, więc utniemy ją jak najdalej się da, gdzie jest dobry kabel, a potem będziemy skracać dopiero, więc utnę sobie to tu, w moim przypadku. Tutaj idzie kabel na światła, ale tutaj świateł w tym skuterze nie ma, znaczy w tym wkładzie, więc utniemy tu na zniszczonym, bo on jest tutaj, kabel jest zniszczony, przytopiony w tym miejscu, więc sobie go utnę tu. To nie będę i tak nigdzie podłączał, bo to jest do lampy przedniej, ale to w przyszłości, żeby było. Nie trzeba było rozcinać wiązki. No i dobra, moduł zapłonowy mamy. Kable, które wychodzą z silnika, są dobre. Od razu są podłączone do kostki. O, to jest kostka z silnika. Kable są ok. Ten biały i żółty. Jedynie co, to musieliśmy uciąć minus i plus. Dobra. Czyli to już mamy gotowe. Teraz moduł zapłonowy. Tak samo z silnika, kable są ok. To idzie na cewkę. Na cewkę idzie, ale to takiego długiego nam nie potrzeba aż. Utniemy go tu. Cyk. Aż tyle nam nie potrzeba tego kabla. I teraz gaszenie. Gaszenie tak samo, jak najdalej się da. Utniemy. Tu jest stopione wszystko. Ja super. Wszystko przytopione. Obydwa muszę uciąć w tym miejscu. Niestety dalej się nie da, bo dalej są kable potopione. Elegancko. Moduł zapłonowy mamy. Ok. Teraz tu. Tu było łączenie kabli w tym miejscu. Więc utniemy na łączeniu. I zarobimy tylko po swojemu. Cyk. Dobra.
I te wszystkie kable, co są tu. Nie wiem, co to tu było robione, tak szczerze wam powiem. Coś to jest wykombinowane. Chyba kierunkowskazy? Nie, lampa, lampa. Elegancko. Ten plus będę musiał gdzieś znaleźć skądś. Zamontować jakiś bezpiecznik. I tyle no. Nie ma zbytnio co się tutaj rozczulać bardziej. Dobra, tyle. Tyle z księcia. To się tu odkręci. Cyk. Dobra, i teraz kostki. Kostka do tego. Cyk. Z kawałkiem kabla pasuje, żeby to było. Utniemy to tu. Cyk. Mamy kosteczkę. Kablami. Może zrobimy małą machlojkę w ostateczności. Jeszcze zobaczę, jak tu są kable, ale ewentualnie zrobimy machlojkę. Dobra, chwila przerwy. Ja sobie tutaj wszystko jeszcze pooglądam dokładnie. Sprawdzę, gdzie to porozmieszczać te poszczególne tutaj podzespoły tej instalacji na ramię. No i tyle, nie? I zaraz się widzimy ponownie. Powypuszczałem co nieco. Cewkę zamontowałem w tym miejscu. Jest inna cewka. Cewka taka jak w pitbajkach. Dwa kable oczywiście nowe. Ponieważ tam to wszystko było popalone. Zaraz wam pokażę. Jak wygląda. Wygląda tutaj kabel od tej cewki. Ten kabel od tej cewki wygląda w ten sposób. Wszystko spalone. Cała instalacja ogólnie tak podobnie wygląda. To co pozostawało z niej. Wszystko stopione praktycznie w jeden kabel. Jak to miało działać, jak to miało jeździć. I zaizolowane. Ta izolacja, że nic nie było widać. Ja takich instalacji to nienawidzę. Najlepsze są w peszlu albo ogólnie puszczone kable z zewnątrz, żeby było widać co się dzieje. Cóż. Regulator napięcia jest w oryginalnym miejscu, tu gdzie był. Wymienione zostały dwa kable. Ten kabelek jest ładny i kabel drugi. Ja go będę musiał skrócić, bo to jest od skutera jakiegoś. On tu będzie ucięty. No i właściciel sobie będzie musiał zarobić końcówki już na akumulator. Bo nie mam, skończyły mi się. To sobie właściciel ewentualnie zarobi. Regulator napięcia to raczej będzie tak samo w oryginalnym miejscu, czyli tutaj gdzie jest miejsce mocujące. Moduł zapłonowy też będzie raczej w oryginalnym miejscu tutaj. I tyle z takich podzespołów. Dodatkowo dołożę bezpiecznik. Bezpiecznik się dołoży, bo nie było. Przez to ta instalacja się popaliła. Potopiła. No i tyle w temacie. Troszeczkę będą brzydkie te kable, te co tutaj są oryginalne. No ale cóż, na to poradzimy. Wszystkiego nie można mieć. Muszę jeszcze znaleźć tylko gumeczkę na moduł zapłonowy taką, żeby tutaj to tak fajnie tutaj wisiało. Ewentualnie na trytyczce się chyci. Ale to będzie na pewno lepsze niż na izolacji. Tak wam powiem. No ale zobaczymy, może znajdę to się zamontuje. Dobra, teraz będzie chwila przerwy. Raczej wam nie będę pokazywał, jak ja to wszystko lutuję, bo no nie ma sensu, no, będziecie oglądać przez 5, 10 minut, 15 minut, jak ja sobie lutuję kable. To jest takie troszeczkę, według mnie się wydaje, możecie napisać w komentarzu, czy chcecie w ogóle coś takiego oglądać, no to w następnych odcinkach będę pokazywał. Ale to wtedy będą odcinki długie, będzie dużo montażu, kombinacji. Z lutowania. Jak zrobię instalację, to wam pokażę, jak to będzie wyglądać tutaj wszystko. Jak to płacie tutaj poupycham i na końcu będziemy sprawdzać. Poskręcałem co nieco. Na razie tylko i wyłącznie od rozrusznika. Mianowicie będzie to nieprzejrzyście ze względu takiego, że ja robię instalację typowo pod dany motor. I to co schematy w poprzednich odcinkach pokazywały, to jest tylko i wyłącznie poglądowo. A ja robię przeważnie tak, żeby jak najkrócej to wszystko było i żeby pasowało, nie? Czyli o co chodzi?
pokrótce, na logikę, taką łopatowatą teorią, żeby zakręcił nam rozrusznik w kładzie 110, to uwaga, słuchajcie mnie teraz uważnie, bo to jest bardzo, ale to bardzo istotne. Musi być plus od pod rozrusznik musi być grubym kablem. Oczywiście musi być jak no nie jak najgrubszym, ale takim grubym jak na przykład jak u mnie minimum, musi takim grubym dostarczony być prąd przez przekaźnik rozrusznika, czyli musi dochodzić prąd. Potem jeden kabel ten dochodzi do rozrusznika, a drugim kablem idzie do akumulatora. Tak samo grubym kablem. Musi być gruby kabel, nie? Słuchajcie mnie. Potem też jest bardzo, ale to bardzo istotna rzecz, której tutaj nie było. Musi być tak samo bardzo grubym kablem, jak u mnie. Dobra masa musi być tak samo, nie? Żeby nam kable nie potopiło przez instalację, jak pójdzie bardzo duży pobór prądu przez rozrusznik, więc u mnie jest zastosowany bardzo duży kabel jako minus, gruby, nie? Taki gruby jak od plusa, taki gruby od minusa musi być masa. To jest bardzo, ale to bardzo istotne. Potem, żeby nam się załączył ten przekaźnik rozrusznika, żeby klikał, musimy podpiąć te dwa kable. Tutaj. Widzicie? I co jest bardzo istotne, to ten przekaźnik rozrusznika działa w środku stycznik jako elektromagnes, czyli pod jeden kabel musi być podpięty, pod ten czerwony, na przykład czerwono-żółty musi być podpięty plus, a pod zielono-żółty musi być podpięty minus, czyli ma być plus i minus i wtedy wam tam tyknie w przekaźniku, zewrą się styki i będzie wam kręcił rozrusznik. Dlatego u mnie w instalacji mam tu przełącznik, guzik od włącznika rozrusznika. Jak widać, nie? To będzie ten. Od niego ja bym popatrzył po kable, rozebrał tutaj w środku. Najlepiej czasami sobie rozebrać, zobaczyć jakie kable idą pod ten tutaj przełącznik. W moim wypadku akurat jest to osobna kostka. Podwójna. Dlatego u mnie, w moim wypadku, mam nadzieję, że to zrozumiecie. Postaram się to bardzo... Tu jest trochę plątanina teraz kabli. Może to troszeczkę wyglądać nie za ciekawie, ze względu takiego, że ja już tu zacząłem podłączać instalację od świateł. Dlatego jest trochę więcej kabli niż powinno być. Czyli jeden z tych kabelków, co wychodzi tutaj z kostki, jest podpięty pod minus. To jest jeden kabel od tej kostki jest podpięty pod minus. No u mnie ten minus jeszcze jest dodatkowo podpięty pod regulator napięcia, a drugi koniec idzie mi tutaj do grubego tutaj kabla. To jest instalacja jeszcze nieskończona, więc to tylko jest tak na krótko, nie? Żeby sprawdzić, czy to będzie mi w ogóle załączać i będzie mi kręcić rozrusznik. Drugi kabel, no u mnie się nie sugerujcie, że on jest zielony. No tak wyszło, że podpiąłem zielony, żeby się tu kolorystycznie mi zgadzało, ale ten drugi w moim przypadku to jest plus, który idzie, uwaga, słuchajcie, idzie ten kabel od tej kostki, od przekaźnika, idzie do przełącznika, rozumiecie? Idzie do przełącznika jednym kablem, a potem wraca, leci i w moim przypadku przechodzi przez bezpiecznik i idzie do grubego kabla od plusa, czyli po prostu do plusa. No, po co jest ten bezpiecznik? Po to, żeby było jakieś zwarcie, żeby wam instalacji nie stopiło. No, no i w moim wypadku tak samo jest tutaj pod ten plus za bezpiecznikiem, rozumiecie? Za bezpiecznikiem, żeby jak było tak samo jakieś zwarcie albo coś, że za dużo prądu wam będzie produkować magneto, żeby nie spaliło tak samo instalacji, a nie akumulatora. Dlatego też ładowanie jest przepuszczone przez bezpiecznik, tak samo. Dobra. I teraz w teorii nam to powinno zakręcić. Ja jeszcze nie sprawdzałem. Jestem przekonany, że to będzie działać. Tym się tu nie sugerujcie, bo to sobie podpiąłem wcześniej. Ale jeszcze nie sprawdzałem tego dziadostwa. Dobra. Tutaj sobie podepniemy. Cyk. Pod akumulator. I w teorii powinien nam rozrusznik zakręcić. Nie działa. Ups. Czemu nam to nie działa? W teorii powinno kręcić, a nie kręci. Tu jest tak. Tu jest tak. Wszystko jest podpięte na pewno?
Cyk. Muszę obczaić. Gdzie ja tu mam błąd zrobiony? Momencik. No dobrze, grzebałem i znalazłem przyczynę. Bezpiecznik był uszkodzony. Działa. Po prostu był wadliwy jakiś, bo raz łączył, raz nie łączył. Stuknąłem parę razy paluszkiem w bezpiecznik i zadziałał. Coś tam było nie tak. Ale obudowę jeszcze zmieniłem, bo tamta była się nie zamykała dobrze. No, przy okazji. Dobra, wymieniłem bezpiecznik i działa. No. Działa. Robimy dalej. Teraz idzie, pasuje teraz zrobić instalację do ładowania i instalację od razu tak samo do iskry i pasuje to wreszcie odpalać, kurde, marnuje niepotrzebnie mój czas. Więc znowu przerwa i grzebie dalej. Wypodłączane wszystko na krótko. Instalacja. Cóż, pokażę wam, że iskra jest. Pierze niemiłosiernie, więc jest sukces! Jeszcze nam został jeden kabelek, ten, więc jego przepuszczę przez przycisk, ten, i zrobimy gaszenie. Zaraz to przetestuję, więc zobaczymy, czy to będzie działać. Jeszcze chwileczka, przepuszczę ten przycisk przez instalację i zobaczymy, czy będzie gaszenie. No i dobra, przycisk przepuszczony i patrzymy, czy jest iskra. Iskra jest. Klikamy guzik. Iskra jest. Nie ma iskry. Klikamy guzik. Iskra jest. Elegancko. No dobra, gotowe. Można będzie próbować palić. Ale to dopiero jak jeszcze wyczyszczę gaźnik i poizoluję tą instalację. Więc jeszcze momencik, musicie poczekać. Dobra, jakoś się tam poupinałem te kable. Nie wygląda to tak za rewelacyjnie, ale nie chcę tego spinać nie wiadomo jak. Tak wam szczerze powiem. Nie wiem, czego to jest ten kabel. To jest niepotrzebne. No. Nie wygląda to za rewelacyjnie super, no ale nie chcę tego spinać, nie wiadomo jak, izolować czy coś, bo to potem kurde nie wiadomo co jest co. Pospinałem troszeczkę trytkami tak na grupy jakieś. Mogłem trochę krótsze te kable porobić, ale nie chciałem dokładać sobie roboty, tak szczerze wam powiem, niepotrzebnej. Bo to w niczym nie przeszkadza, tak wam powiem. O, już widzę problem kolejny. O ciepiero, urąbana śruba. Że ja tego wcześniej nie zauważyłem, jak silnik nie był włożony do ramy. Jak kurde to nie będzie chciało wykręcić się. No jasny gwint. Teraz to się wkurzyłem, tak wam powiem szczerze. No dobra, no trzeba sobie jakoś z tym będzie poradzić. Próbujmy to. Z taką robotą więcej kurde problemów niż... Ojej, że ja sobie to wcześniej nie zobaczyłem. Masakra. Próbujmy. Czy to w ogóle pójdzie, czy nie pójdzie? Idzie elegancko. Chociaż ciężko, ale idzie. Tak jest właśnie, kurde. Trzeba być gotowym na wszystko.
Dobra. Zakładaję ten gaźnik. Oczywiście ja sobie go wcześniej wyczyszczę. Tyle razy pokazywałem wam czyszczenie gaźnika, że raczej tego na tym odcinku wam nie pokażę. Więc momencik. Dobra, nie wiem na jakim etapie skończyłem, ale już prawie kład poskładany. Jeszcze zostało mi zlikwidować luzy w przednich kołach i ustawić tutaj zbieżność jakoś, bo jest kurde nie za ciekawie troszeczkę. Wymienić to mocowanie kierownicy, kolumny kierownicy, no i coś tam jest nie tak. Coś jest tutaj nie tak z kranikiem jeszcze, bo się narozlewało mi paliwo, ale to jeszcze zobaczymy. Mam nadzieję, że jak dobrze pójdzie, w następnym odcinku już to będzie jeździć. No. Tu jeszcze luzy do polikwidowania są, ale powietrze dętki trzymają. Nie jestem zadowolony, że się nic nie poprzewijało. No. Zobaczymy, czy to odpoli, czy nie odpoli. W gaźniku, jak widzieliście na zdjęciu, no, była masakra. No i tyle. Nie ma co więcej gadać. Ja się z wami żegnam. Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Mam nadzieję jak najszybciej, więc do następnego. Trzymajcie się. Hej!